dwie i może to sobie znowu dać. Znaczy dwie przyszło. Ale jak ty wyjdziesz na operację, to też będzie na związku mojego. I ona zaczęła mi to być na pewno związkowa. No to ja cię z Korzakami i poznam. Zobaczcie, ja. Thank you.
coś, że przedmiot zmieniłem, bo się kurde, ten, jakieś brzmi jak może podkładać insomnie. Tak, jakbyś grał na tych niższych strunach, to byśmy grali w różnych rejestrach, nie? To by lepiej się usłyszeli. Wiesz co, właśnie jak teraz grałem na tej strunie G, to dobrze was słyszałem, no, ale jak grałem już na tych wyższych, to nic, po prostu nie słyszę. Jest mocno struną, wiesz? Jakie chcę wolić tonację? G czy D? Bo my G i D dwóch gramy. Aha, coś ci pokażę, pokaż. Jak mi pokażesz gitarę i gitarę, to ci pokażę, o co chodzi w tym graniu ludowym na gitarze. Jak bierzesz gitarę, to grasz na przykład takie, wiesz, coś takiego nawet. Skrzypca, dokładnie, powtarzaj to, co on robi. Dobrze, co ci? Zobaczysz, jakie fajnie, jeszcze jedno. Nie trzymaj się danego metrum, graj na 3, na 4, na 6, tak jak ci pasuje. Złap sobie pozycję odpowiedni po prostu i ciśnij tak, żeby to... Nie ma metrum tutaj. Ogólnie niby tam gramy na 3, ale tu już na... mieścić się na 6, na 5, na 4. I teraz grasz jak muzyk ludowy. I can't.
przywietrzenia. Ale się podzielę tym jednym. Jest szarka, nie? Nie, nie szarka. Trzeba było iść na rynek do drożyzny. No i wiesz co, też jest prosto, bo my gramy tak w takim składzie radomskim. Ja na przykład, to jest instrument perkusyjny, więc nadaje tak naprawdę, transuje. I w zasadzie na jakikolwiek byś nie wziął instrument, to możesz grać w innej pozycji przez pół godziny. Dzielę się, dzielę się. To ci o trans, tak, i oni się w trans. Może ja zrobię swojego Umiesz grać na 5 albo na 7? Nie. On tylko do rytmu umie. Ja tylko do rytmu. Na weselu. Nie ma. Ha!